Witam Cię serdecznie w przestrzeni wolnej od negatywnych myśli. Chciałam Ci dzisiaj zaproponować ćwiczenia oddechowe, taką króciutką sesję jogi, żebyście chociaż na chwilę mogli odprężyć i wyciszyć swój umysł. I teraz tak, ja sobie siedzę w siadzie, który jest wygodny dla moich kończyn dolnych. Ty możesz mieć problem z kolanami, to możesz sobie usiąść nawet na kanapie, na krześle, to nie ma znaczenia. Jeśli chcesz spróbować takiego siadu, który otwiera biodra, no to te dwa jaśki, które zaproponowałam Ci na poprzednim naszym spotkaniu, tak? Możesz sobie wysoko podłożyć pod pośladki i usiąść wyżej. Może być to dla Ciebie wygodniejszy siad. Usiądź tak, żeby było Ci przez chwilę wygodnie. Zaproponuję Ci oddech Ujjayi na początek. To lustereczko pomoże Ci ten oddech głębiej poczuć. Jeśli nie masz lusterka, a masz dużą wyobraźnię, to wyobraź sobie, że trzymasz w dłoni lusterko i będziesz sobie na to lusterko dmuchać, chuchać. Zamknij oczy. Całą uwagę przenieś do wewnątrz. I najpierw skoncentruj się na powolnych wdechowydechach. Głęboki wdech nosem. I długi, wolny wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Oddychasz tylko nosem, jeśli się chcesz wyciszyć, uspokoić. Myśli krążą po głowie, ale ty się kompletnie na nich nie koncentruj. Niech sobie tak przepływają przez twoją głowę. I żeby zrobić taki głębszy, mocniejszy oddech Ujjayi, to weź lusterko do ręki, weź głęboki wdech nosem, a wydech ustami i patrz, czy lusterko zaparuje. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem. Wydech ustami. Wdech nosem. Wydech ustami. Wdech nosem. I wydech ustami. Już na samym początku możesz poczuć, jak tego typu oddech działa na Ciebie bardzo uspokajająco, wycisza. Jeśli już umysł jest spokojny, jesteście wyciszeni, zapraszam do powitania słońca. Tak jak mówiłam poprzednio, jest to jedna z najbardziej przyjaznych form ruchu dla człowieka. Mogą ją wykonywać nawet osoby w zaawansowanym wieku. Uważaj tylko, jeśli masz wysokie ciśnienie tętnicze, bo tutaj jest dużo takich pozycji z głową w dole, tak? Rób wszystko bardzo ostrożnie. Dłonie na wysokości serca i z wdechem. Unieś się do góry, odchyl do tyłu, wydech. Pozycja dziecko, ręce wyciągnij daleko do przodu. Wdech, krowa. Kręgosłup wklęsły, palce stóp podwiń i wydech. Pies z głową w dole. Wdech. Pies z głową w górze. I wydech. W dole. Wdech. Uklęknij. Pozycja krowa. Wydech dziecko. Wdech, unieś się do góry, odchyl do tyłu i wydech, usiądź napięty. W górę wdech,
ściągnij mocno klatkę piersiową i powolutku spłynij do pozycji dziecka. Wdech, krowa. Kręgosłup wklęsły, podwiń palce stóp. I wydech, pies z głową w dole. No tutaj na chwilę pozostań, pouginaj sobie raz jedno, raz drugie kolano. Pokołysz miednicą. I pokołysz się kilkukrotnie od psa z głową w górze do psa z głową w dole. Wszystkie ruchy bardzo spokojne, płynne. Poczuj, jak wzmacniają się twoje ramiona. I uklęknij. Kocie grzbiety. Poruszaj kręgosłupem we wszystkich możliwych kierunkach. I przyciągnij pośladki do pięt. Rozciągnij kręgosłup. Chwilę tutaj pozostań. Powoli unieś się do góry. Odchyl do tyłu. Usiądź napięty i pochyl głowę, rozciągnij tył szyi i w górę wdech, wydech. Wdech, pozycja krowa, wydech, pies z głową w dole. Wdech, głowa w górze. Wydech w dole. I uklęknij. Kolana zrób razem. Ręce rozstaw na szerokość maty bądź koca. Tak, jeśli nie masz w domu maty, to podłóż sobie koc. I teraz powoli. Wyciągnij lewą nogę, ustaw ją tak, żeby była równoległa do podłogi, a stopę skręć mocno w lewo i lewa ręka do sufitu. Spójrz na jeden punkt na suficie, wdech, wydech, wdech. Utrzymaj tą pozycję, wydech, wdech i wydech. Powoli wyjdź i druga strona. Prawa noga równoległa do maty, skręć stopę w prawo i prawa ręka do sufitu. Spójrz na jeden punkt, wdech. Wydech, wdech, wydech, wdech i wydech. Powoli wyjdź, podwiń palce stóp i wróć do psa z głową w dole. Przejdź do psa z głową w górze, wysuń do przodu klatkę piersiową. Uklęknij. Kolana szeroko, stopy połączone. Wyciągamy ręce, opadamy. Rozluźnij biodra, poczuj, jak rozciągają się dolne plecy. Spójrz w stronę kciuków, długi kręgosłup.
I powolutku unosimy się do góry. Teraz chciałam Ci zaproponować kilka pozycji stojących. Stań z połączonymi stopami, kolanami, czubek głowy wyciągnij do sufitu i delikatnie podwiń kość ogonową pod spód. Pępek przyciągnij do kręgosłupa i wydłuż całą jego linię. Odsuń do tyłu ramiona. Czubek głowy wyciągamy w górę. Długa szyja. Jest to pozycja perfekcyjnego, idealnego stania. Poczuj, jak stoisz na całych stopach. Dociśnij duże palce. Pozostałe palce szeroko rozczapierzamy i dociskamy pięty. Utkatasana jest pozycją, która wzmacnia nam kończyny dolne, górne, rozciąga dolną część kręgosłupa. I powolutku ugnij nogi, dociśnij pięty, wyciągnij ręce i spójrz do góry. Jeśli boli Cię odcinek szyjny, to oczywiście możesz patrzeć na wprost. Wydłużaj ręce, kość ogonową podwijaj pod spód. Pępek przybliż do kręgosłupa. Wdech. Mocne nogi. Wydech. Wdech. Wydech. Teraz powoli spróbuj dotknąć podłogi i zobacz, czy możesz całkowicie wyprostować nogi w kolanach. Jeśli ręce odrywają się od maty, to znaczy, że tylna taśma powięzi jest bardzo usztywniona. Nie rozciągaj się na siłę. Rozsuń sobie wtedy troszeczkę nogi. Możesz chwycić za łokcie i swobodnie pozwisaj. Pokołysz się. Rozluźnij tył ciała. I wolno rolujemy kręgosłup, kręg po kręgu, unosimy się do góry. Tył ciała rozciągnięty, rozciągniemy jego przód. Przód rozciągniemy w pozycji tancerza. Jeśli masz problemy z równowagą, możesz skorzystać z pomocy ściany i zwyczajnie się o tą ścianę oprzeć, podpierać, tak? Stajemy wtedy blisko ściany, dotykamy ściany. Uginamy lewą nogę i przyciągnij lewą piętę jak najbliżej pośladka. Powolutku zacznij unosić nogę do góry. Jeśli możesz, wyciągnij rękę. Natarajasana, król tańca. Wdech. Wydech. Wdech i z wydechem powoli wyjdź z pozycji i przechodzimy na drugą stronę. Ugnij sobie nogę prawą, przyciągnij piętę do pośladka, wyciągnij rękę do góry i wchodzimy w pozycję. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Powolutku puść i stań w rozkroku. Pozycja trójkąt, trikonasana. Rozciągnij na boki ramiona, czubek głowy wyciągnij do sufitu i na chwilę zamknij oczy. Wyobraź sobie, że jesteś pięcioramienną gwiazdą. Nogi, ręce, głowa są to ramiona tej gwiazdy. Zacznij rozciągać się we wszystkich możliwych kierunkach. Teraz powoli skręć prawą stopę 90, lewą stopę pięta do tyłu. Przesuwamy się, tak jakbyśmy chcieli coś uchwycić. Odłóż sobie dłoń za kolanem
a ręka lewa skierowana do sufitu. Jeśli czujesz, że masz jeszcze troszeczkę więcej luzu, przestrzeni w ciele, zejdź niżej. Wdech. Wydech. Dociskaj lewą piętę do maty. Wdech. Wydech. Odsuń kolec biodrowy od dolnych żeber. Wdech. I z wydechem powoli unieś się do góry. Druga strona. Odkręcamy stopy. Lewa stopa 90 stopni. Prawa pięta lekko do tyłu. No i znowu wydłużamy się do boku. Odłóż sobie dłoń tuż poza kolanem. Być może już tak pozostaniesz. Prawa w górę. Jeśli czujesz, że masz większy zakres ruchu, zacznij powoli przesuwać rękę w stronę kostki. Wdech. Wydech. Z wydechem. Ręka w dół. Przechodzimy do psa z głową w dole. No i tutaj sobie w tym psie chwilę, jak gdyby odpoczywamy, tak? Uginamy raz prawe, raz lewe kolano. Uklęknij kolana razem. Zobacz, czy możesz usiąść swobodnie na piętach i ręce wyciągnij do przodu, rozciągnij kręgosłup, po czym połóż sobie dłonie grzbietami przy stopach i powoli pozwól głowie opaść na matę. Rozluźnij przestrzeń pomiędzy łopatkami i pozwól łokciom swobodnie opaść. Wolno, kręg po kręgu, unosimy się do góry. Pozycje leżące. Kładziemy się na brzuchu i teraz kilka pozycji wzmacniających dolny odcinek kręgosłupa. Połóż sobie dłonie pod barkami, kolana razem, stopy razem i dociskając kość łonową do maty, powoli odchyl kręgosłup do tyłu, Bhujanghasana kobra, wdech, wydech, wdech, z wydechem opadamy, podłóż sobie dwie dłonie pod czoło, pokołysz biodrami, rozluźnij dolne plecy. Wyciągnij ręce do tyłu, spleć palce dłoni z tyłu za plecami, rozciągnij ramiona, broda wysoko. Możesz unieść nogi, oderwać się delikatnie od maty. I wdech. Ta pozycja również pobudza narządy wewnętrzne poprzez ten mocny ucisk na matę. Ugnij nogi w kolanach i spróbuj chwycić za kostki. Dhanurasana, pozycja łuk. Powolutku odchylamy kręgosłup i próbujemy oderwać kolana od maty. Wdech. Wydech. Wdech. Puść, podłóż dłonie pod czoło, chwilę odpocznij.
i poprzez bok kładziemy się na plecy. Nogi wyprostuj. Unieś ręce do góry, wdech, przenieś do tyłu za głowę. I wydech, ręce wracają wzdłuż ciała. Wdech, ręce do tyłu i za głowę. Wydech, wracają wzdłuż ciała. Wdech, do tyłu. I podejdź stopami w stronę pośladków. Naciskając stopami na matę, powoli unosimy biodra do góry. Zobacz, czy możesz chwycić za kostki. Podejdź sobie, jeśli możesz, ramionami bliżej. Jeśli nie możesz chwycić kostek, zawsze możesz skorzystać z paska do szlafroka albo do jogi. Powoli przyciągamy, wolno, unosimy bioderka. Poczuj, jak rozciąga się odcinek szyjny kręgosłupa. I powolutku w dół. Skrzyżuj stopy, obejmij kolana. I przyciągnij jak najbliżej klatki piersiowej. Troszeczkę pokołysz się na boki. Weź głęboki wdech nosem. Z wydechem przyciągamy czoło do kolan. Ta pozycja nazywa się Pawana Muktasana Embrion. Bardzo korzystnie działa na pracę naszych jelit poprzez ucisk. Ale pięknie też wycisza i uspokaja. Ale jeszcze taką przyjemniejszą pozycją wyciszającą jest pozycja szczęśliwego dziecka. Palec wskazujący i środkowy. Chwytamy za duże paluchy tymi dwoma palcami. Jeśli mamy problemy i nie możemy złapać za nasze stopy, to znowu albo skorzystaj z paska od szlafroka, przyciągnij sobie pięty blisko krocza i powoli przetocz się na jedną stronę, odepchnij się kolanem, przetocz się na drugą, zamknij oczy i przez chwilę wyobraź sobie, że jesteś takim szczęśliwym dzieckiem. Może to było całkiem niedawno. Chciałam Ci na koniec naszej praktyki zaproponować pozycję świecy. Świeca uważana jest za królową wszystkich asan, no ale są pewne ostrzeżenia, jeśli chodzi o tą pozycję. Nie powinien jej wykonywać każdy, tak? Osoby z wysokim ciśnieniem, z jaskrą, z chorobami oczu nie powinny robić tej pozycji, ale też kobiety w czasie menstruacji. Więc jeśli jesteś w tej grupie, zaproponuję Ci coś innego. Także przygotuj się albo do świecy, albo do pozycji zastępczej. Świecę dobrze jest zrobić sobie na kocu. Wtedy nie ma takiego dużego napięcia w odcinku szyjnym. Taki złożony kocyk połóż sobie na macie. I ewentualnie przygotuj coś na podniesienie. To mogą być właśnie jaśki, kostka do jogi. Zależy, czym dysponujesz. Połóż się na kocu tak, żeby twoje barki nie wychodziły poza koc. I teraz, jeśli nie mogę robić świecy, wsuwam sobie dwa jaśki pod kość krzyżową kręgosłupa.
biorę paseczek. Od szlafroka. Zamykam oczy. I ta pozycja nazywa się Viparita Karani. Oddychaj bardzo spokojnie, powoli. A jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, jeśli chodzi o pozycję świecy, podrzuć biodra do góry, podeprzyj i powoli wyciągamy nogi do sufitu. Spokojnie oddychaj. Uginamy nogi w kolanach, możesz sobie kolana odłożyć na czole, powoli, kręg po kręgu, wyjdź z pozycji. W świecy możesz być o wiele dłużej, tak? Ja taką krótką wersję ci tutaj zaproponowałam, ale w świecy dobrze jest być około 2-3 minut. Połóż się na plecach i zaproszę cię do relaksu. Kocyk sobie rozłożymy bardziej, tak żeby nam było w relaksie wygodnie. Układamy ciało w pozycji ciała martwego, czyli dłonie są odkręcone wnętrzami w stronę sufitu. Lekko rozsunięte stopy. Zamykamy oczy. I ty tak pozostań, a ja usiądę w siadzie skrzyżnym. Czuj, jak całe twoje ciało zaczyna przyjemnie się rozluźniać. Nigdzie się nie spieszysz. Niczego nie musisz. Długie, spokojne wdechy-wydechy. Obserwujesz oddech. Obserwuj klatkę piersiową, która delikatnie unosi się, wypełniona wdechem i miękko zapada w czasie wydechu. Kiedy tak leżysz, czas i miejsce nie ma żadnego znaczenia. Cała twoja koncentracja przekierowana jest tylko na twoje wnętrze. Tutaj jest cicho i spokojnie. Nic się nie dzieje. Żadnych negatywnych myśli, jest tylko oddech. Teraz przez chwilę oddychaj w stronę prawego ramienia. Kilka kolejnych oddechów. Przekieruj w stronę ramienia lewego. Powolny strumień energii pokieruj w stronę serca. Wyobraź sobie, że przez chwilę oddychasz sercem.
poczuj, jak delikatnie uderza. I ta energia z głębi serca rozprzestrzenia się po całym Twoim ciele. Spokój wypełnia całą Twoją głowę. Cudowny, błogi, wszechogarniający spokój. Teraz delikatnie pokołysz stopami. Poruszaj palcami dłoni. Gałkami ocznymi pokołysz na boki, od prawej do lewej skroni. Poruszaj językiem w jamie ustnej. Poczuj, jak rozluźnia się Twoje gardło. I powoli ugnij nogi w kolanach. Połóż się na boku. Jeszcze się nie unoś, jeszcze tak przez chwilę pozostań. Podeprzyj się jedną ręką, drugą. I na moment usiądź w siadzie wygodnym dla Twoich kończyn dolnych. Możesz sobie coś podłożyć wyżej. Dłonie połóż na kolana. Głowie pozwól opaść w stronę serca. Rozluźnione ramiona. I głowa powoli zaczyna obracać się pomiędzy ramionami. Wyrównujemy ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Kąciki ust same zaczynają unosić się do góry. Tak się dzieje, kiedy Twój umysł jest spokojny i wyciszony. I w drugą stronę, luźno, ramiona opadają. Dłonie złóż w namaste. Pięknie sobie podziękuj. Ja bardzo dziękuję za wspólną praktykę. No i zapraszam do następnego spotkanie.